Na początek pilna informacja z Narodowego Banku Polskiego. Rada Polityki Pieniężnej podniosła dziś stopy procentowe. Stopa referencyjna została podniesiona o 75 punktów bazowych do 1% i 25 setnych. Oznaczać to będzie dużo wyższe raty kredytów niż spodziewali się jeszcze rano analitycy. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pracuje nad rozwiązaniami pomagającymi osobom o najniższych dochodach przetrwać okres wysokich cen. Przygotowuje już prawne rozwiązania. O swoistej tarczy inflacyjnej w Radiu Plus mówił dziś rzecznik rządu Piotr Miller. I faktycznie my w tej chwili w rządzie pracujemy nad tarczą antyinflacyjną, czyli rozwiązaniami, które by wspomogły te grupy, które najbardziej odczują skutki inflacji. W przyszłym roku będą rozwiązania, które faktycznie bezpośrednio odczują obywatele, jeżeli chodzi o pomoc w walce z inflacją, ale tu jeszcze naprawdę... Ale to będą bardziej powszechne ruchy, bardziej powszechne programy, czy skierowane jak ten bon energetyczny do najuboższych? To będą programy zarówno sektorowe, jak i być może szersze, ale skupiamy się w tej chwili na sektorowych, bo widzimy, w których miejscach te ceny mają największe znaczenie i gdzie ich wzrost jest największy. Tymczasem do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęły wnioski taryfowe dotyczące cen energii dla gospodarstw domowych na przyszły rok od 4 sprzedawców z urzędu oraz wnioski dotyczące stawek opłat dystrybucyjnych od 5 operatorów systemów. W niektórych przypadkach firmy będą wnioskować o podwyżkę taryfy nawet o 40%. Wczoraj wiceminister finansów Piotr Patkowski poinformował, że jest już gotowy projekt rekompensat dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. W obecnej wersji dotyczy on około 1 miliona gospodarstw domowych. Szacowany koszt wynosi 1,5 miliarda złotych. Firma Logo Sharing, będąca operatorem elektrycznych hulajnóg, będzie prześwietlana przez UOKiK. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dopatrzył się nieprawidłowości. Chodzi o naruszenie zbiorowych interesów osób korzystających z urządzeń. Postępowania dotyczą dwóch spółek. Poprzedniego operatora Logo Sharing w Sopocie oraz obecnego Logo Sharing Group w Gruzji. Postępowania zostały wszczęte w wyniku skarg konsumentów. Wiele osób, które zgłosiło się do urzędu, zaskoczonych było tym, że zamiast zapłaty za jeden przejazd, z ich konta regularnie były pobierane pieniądze. Nieświadomie zgodzili się na automatyczną subskrypcję. Jedna z osób, która napisała do urzędu, straciła w ten sposób prawie 7 tysięcy złotych. Z treści skarg, które otrzymujemy, wynika, że z usług Logo Sharing korzystają przede wszystkim turyści. Wielu z nich dopiero po zakończeniu wypoczynku zauważa, że z ich konta znikają pieniądze. Gdyby mieli zapewnione rzetelne informacje o tym, że zamawiają automatyczną subskrypcję, mogliby nie skorzystać z usług tej firmy. Zweryfikujemy to szczegółowo w toku prowadzonych postępowań. Polskie linie lotnicze LOT rozpoczęły regularne rejsy do Tirany w Albanii. Kraj ten w ciągu ostatnich kilku lat stał się jednym z najchętniej wybieranym przez turystów latających z Polski. Wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk stwierdził, że połączenie to pozwoli wzmocnić także relacje gospodarcze i inwestycyjne. Z kolei wiceprezes LOT-u Michał Fijoł przypomniał, że pierwsze połączenie narodowego przewoźnika do Tirany zostało zrealizowane 4 czerwca ubiegłego roku i był to rejs w ramach akcji LOT na wakacje, czyli nie znajdujący się w regularnej siatce połączeń. Poczta Polska zwiększy liczbę użytkowanych terminali płatniczych z 12 do 15 tysięcy. Wzrost ich liczby będzie możliwy dzięki nowej umowie z konsorcjum Banku Pocztowego, PKO Banku Polskiego oraz spółki e-Serwis w zakresie bezgotówkowych usług płatniczych. Z danych poczty wynika, że klienci operatora realizują coraz więcej płatności w formie bezgotówkowej zarówno w placówkach pocztowych, jak i u kurierów. W ciągu 8 miesięcy tego roku liczba transakcji kartami wzrosła o 14% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Natomiast liczba transakcji blikiem wzrosła o 115%. Czy to prawda, kochanie, że w sklepie macie już terminal? A tak, mamy. I ludzie płacą tymi kartami? A właśnie. Wczoraj była twoja koleżanka i płaciła. Co ty mi powiesz? A która to koleżanka? Marysia. Ach, Marysia. Ta, co ci chłopaka w szkole podrywała? I PIN jej się nie pomylił? A nie, bo jak się płaci do stówki, to nie trzeba PIN-u. Nie bój się płacić kartą. Płatności bezgotówkowe to wygodna, a przede wszystkim bezpieczna forma płatności.
Pfizer podwyższył prognozowaną wysokość zysku ze sprzedaży szczepionek przeciwko COVID-19 w tym roku o 7,5%. Oczekuje, że zarobi 36 miliardów dolarów. To dzięki podpisywanym umowom na dodatkowe dawki oraz zezwoleniom na stosowanie preparatów u dzieci. Pfizer istnieje od 172 lat, ale szczepionka przeciwko COVID-19 stała się jednym z najlepiej sprzedających się jego produktów w historii. Amerykańska firma dostarcza też dodatkowe dawki szczepionek dla osób, które otrzymały dotychczas wymagane dwa zastrzyki. W przyszłym roku ma powstać polski holding spożywczy. W założeniu będzie wspierać rolników i rodzimych przetwórców, zapowiedział dziś w radiowej jedynce wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Bardzo przyspieszamy pracę nad polskim holdingiem spożywczym. Jest zmiana ustawy już w Sejmie i w ciągu, ja liczę, że pół roku mniej więcej niestety potrzeba. To jest taki bardzo krótki czas, bardzo ambitny, ale sądzę, że go dotrzymamy, żeby w ciągu pół roku powstał polski holding spożywczy, który no, przejmowałby wtedy część zadań czy przetwórstwa, czy handlu, czy skupu, bo wtedy trochę łamiemy monopol firm, sieci zagranicznych, bo to jest najtrudniejsze, bo nie ma żadnych podstaw do tego, aby na przykład owoce miękkie były kupowane po 40 groszy w momencie szczytu skupu tych owoców. No a tak to przetwórcy wykorzystują niestety ten moment, kiedy rolnik nie ma co z tym zrobić. Kolejne dwa odwierty na złożu Ærfugl na Morzu Norweskim uruchomiło PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami, poinformowała spółka. Dodano, że dzięki zakończeniu inwestycji firma będzie pozyskiwać z tego źródła nieco ponad 0,5 miliarda m3 gazu ziemnego rocznie. Jak wskazano w komunikacie, oddanie do użytku dwóch odwiertów na złożu Ærfugl to ostatni etap realizacji planu zagospodarowania tego złoża. Nowe odwierty pozwolą partnerom koncesyjnym na wydobycie około 1,5 miliarda dodatkowych metrów sześciennych gazu ziemnego w ciągu roku. Tym samym całkowita produkcja ze złoża sięgnie około 5 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. 13 kilometrów szczęścia. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała kierowcom nowy odcinek A1. Chodzi o 7-kilometrowy fragment między Radomskiem a granicą województwa śląskiego i kolejne 6 kilometrów od granicy województwa łódzkiego w stronę Częstochowy. Zmotoryzowanych czekać będą jeszcze w niektórych miejscach ograniczenia prędkości do 70 i do 100 km na godzinę. Całkowita długość budowanej na terenie obu województw autostrady liczy 81 km. Ma być gotowa na przełomie przyszłego i 2023 roku.